koszarka.pl, Piotr Adamek. Dzisiaj prezentujemy maszynę, która najbardziej spasuje się firmom komunalnym, wypożyczalniom sprzętu, firmom usługowym. Prezentowana maszyna, profesjonalny rozdrabniacz Negri R240 BHHP 21 ONM. Wersja, jak widać, z homologacją na przepotężnej jednostce dwucylindrowej Hondy. Wersja z podajnikiem hydraulicznym, wersja z systemem no stress, regulowanym kominem wyrzutowym. Przy tym zgrabna, kompaktowa. Firma Negri na rynku od kilkudziesięciu lat. Producent specjalistycznych rozdrabniaczy, rębaków. Ok, wracając tutaj do meritum. Silnik. Dwucylindrowa jednostka Honda GX630. Pojemność 688 cm sześciennych. Mamy tutaj system pełnego smarowania ciśnieniowego. Zbiornik oleju jest 1,9 litra. Tutaj kolega pokazuje filtr olejowy. Zbiornik paliwa mamy 10 litrów. Rozruch elektryczny. Akumulator jest tam na dole. 12 V 50 Ah. Warto też zauważyć tutaj, że mamy licznik motogodzin, więc łatwo możemy sobie na bieżąco kontrolować, ile maszyna pracowała, kiedy trzeba wymienić elementy eksploatacyjne i tak dalej. Ok, teraz tutaj mamy podajnik hydrauliczny, komora 28x20, podajnik hydrauliczny, wałek mamy z możliwością regulacji kierunku i prędkości obrotu. Okay. Mamy też tutaj system autostopu, czyli w sytuacji, gdy na przykład wciągnie nam kawałek ubrania albo w jakiś przedziwny sposób nasza ręka dostanie się do środka, mamy tutaj awaryjny stop po tej stronie i po tej stronie. I tutaj mamy przycisk resetu tej dźwigni. W momencie, jeżeli dostaje tutaj bębec zbyt duże obciążenie, automatycznie ten przycisk się włącza. Resetowanie jest w przeciwnym kierunku. Te przyciski odblokowujemy w prawo, tak? Przekręcamy w prawo, odblokowujemy. Powiem o dosyć istotnej rzeczy z punktu widzenia pracy tego urządzenia. Jak wrócimy sobie do silnika, tam jest takie urządzenie, które powiedzmy w pełni automatyzuje proces podawania tego materiału drzewnego. Jest tak, mamy tutaj system no stress. Co ten system robi? Więc ten system na bieżąco bada nam obroty silnika i w zależności od tego, jak te obroty są, w sytuacji, gdy na przykład obroty spadają poniżej zadanego poziomu, on automatycznie zatrzymuje tutaj nam wałek, czeka, aż ten mechanizm, ten bęben przemieli wszystko to, co ma do przemielenia, aż obroty wrócą ponownie do tych obrotów maksymalnych i wznawia nam ponownie pracę wałka podającego, tak? Po drugiej stronie popatrzymy sobie tutaj na system zasprzęglania. Tutaj mamy sprzęgło hydrokinetyczne z podwójnym przełożeniem pasowym. Ja teraz zdejmę tą osłonę, żeby pokazać, jak to wygląda od środka. Ok, zdjęliśmy sobie osłonę naszego sprzęgła tutaj z przełożeniem pasowym. Jak widać, sprzęgło mamy tutaj niewiele jakie, jest to włoski Westcar. Co nam daje takie sprzęgło hydrokinetyczne? Po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, że tego typu sprzęgło nie są stosowane w takich zwykłych amatorskich rozdrabniaczach. Tego typu rozwiązania mamy w przemyśle budowlanym. Co nam daje takie sprzęgło? Po pierwsze, przy tak dużej maszynie łagodne zasprzęglanie wału korbowego z bębnem, płynne przenoszenie momentu obrotowego. Takie sprzęgło jest ciche, więc gwarantuje nam cichą pracę, jak na to urządzenie tego typu. Niski poziom wibracji, no oraz lekki rozruch. Więc jak mamy do uruchomienia no, dosyć ciężki bęben, takie sprzęgło hydrokinetyczne ma tutaj zastosowanie. Odznacza się o wiele niższym stopniem awaryjności. Tutaj wszystko w środku to jest płyn, czyli przenoszenie cieczy powoduje wprowadzanie, generowanie tego momentu obrotowego. Jak widać, przełożenie mamy tutaj pasowe i jest podwójne. Gdyby z jednym paskiem coś się stało, zawsze mamy dwa. Paski są z Continentala. Jak widać, wszystkie elementy wykonane są tutaj z konkretnej grubości stali. Zarówno koła pasowe, napinacze. Maszyna typowo profesjonalna. No i tutaj mamy serce tutaj naszej wydajności do 9 m3 na godzinę. Bęben z bijakami, nożami sztywnymi. Zdejmiemy sobie tutaj lej, żeby pokazać, jak wygląda cały ten mechanizm, cały ten bęben od środka.
Okej, więc tutaj zdjęliśmy sobie tą osłonę z lejem, żeby pokazać, jak wygląda sprawca tego, że ta maszyna jest wszechstronna, że można tutaj wrzucać materiał o przeróżnej maści, żywiczny, włóknisty, jakiś zapiaskowany, nawet jak gwoździe się trafią, też się nic nie stanie. Więc tutaj mamy nasz bęben. Jak widać, założone jest sito. Ja to sito zdejmę, żeby pokazać, jak to wygląda. To jest dalej rozdrabniacz, to nie jest rębak, to jest rozdrabniacz, więc ta materia będzie o wiele drobniej wyglądała niż w przypadku rębaka, o czym będziemy mieli okazję się przekonać. Więc tak, zdejmujemy sobie nasze sito i proszę bardzo, tutaj mamy bęben. Na bębnie mamy zamontowanych w sumie 33 bijaki, czyli tak jak widać tutaj, tu jest jeden, tu jest jeden, tu jest 9, czyli razem mamy 11 w rzędzie. Te bijaki, też mam taki bijak zapasowy, proszę bardzo, grube bijaki odwracalne. Po 200 godzinach odwracamy je na drugą stronę i mogą pracować kolejne 200 godzin, czyli w sumie 400 godzin pracy do momentu, kiedy nie trzeba będzie wymienić tego bębna, więc to jest bardzo duża zaleta tego rozdrabniacza, tak? Stal narzędziowa, grubość 12 mm. Okay? Oprócz tego mamy tutaj zamontowanych 12 takich zębów sztywnych, czyli taki system wspomagania tego rozdrabniania. Tak wygląda ten ząb sztywny, więc 12 takich zębów mamy umieszczonych obwodowo. No i tutaj mamy tą średnicę do 90 mm. Wydaje mi się, że nawet pójdzie więcej. Mamy tutaj gałęzie o grubości 10 cm, więc też na nich przetestujemy. Tak widać, tak wygląda nasz bęben. Można u nas w sklepie też kupić taki gotowy zestaw serwisowy, dzięki któremu przezbroimy cały ten bęben. Na nowo wymienimy sobie wszystkie elementy, tam są tulejki, podkładki, te zęby sztywne, wszystkie bijaki. Taki gotowy zestaw możemy kupić w naszym sklepie kosiarka.pl. Ok, złożymy z powrotem lej. Komin wyrzutowy mamy z regulacją poziomą i pionową. Pozioma regulacja oraz pionowa, czyli możemy sobie regulować głębokość, kierunek wyrzutu, tak? Proszę bardzo. Jak widać, to jest urządzenie z homologacją, z zaczepem kulowym, więc tą maszyną możemy podróżować po drogach publicznych z prędkością do 100 km na godzinę. W sytuacji, gdy na przykład chcemy nasz rozdrabniacz włożyć na jakąś dużą przyczepę, naczepę, bądź na samochód dostawczy, mamy tutaj dwa dedykowane mocowania na hak holowniczy. Po zamocowaniu on będzie miał idealnie wyważony środek ciężkości, więc możemy sobie tutaj tych mocowań użyć. Jak już mówimy o środku ciężkości, powiem tak, to urządzenie no, trochę waży, bo to jest prawie 460 kg. Natomiast przy całym swoim gabarycie wyjątkowo lekko się nim manewruje. Zdejmę tutaj teraz nasze kliny, żeby pokazać, jak się tym rozdrabniaczem manewruje. Tutaj mamy też taką stopkę, dzięki której ta maszyna stabilnie osiądzie nam na gruncie, więc to sobie też poluzujemy. Tak, ja ważę 82 kg, pół tony. Dosyć dobrze osadzony środek ciężkości, więc jeżeli prowadzimy maszynę po płaskim terenie, łatwo się nią manewruje, łatwo się nią zakręca. Ok, zrobimy sobie tutaj próbę generalną naszego rozdrabniacza R240. Mamy tutaj gałęzie o przeróżnej grubości i przeróżnym rodzaju, tak? Ok, mamy tutaj te grubsze gałęzie. Więc przekroje mamy. Tutaj jest 9,5. Tutaj jest 7. Tutaj mamy grubasa 9. Tam mamy jakieś drzewa iglaste, tam mamy drzewa troszkę cieńsze, ale też o dużej rozpiętości, więc zobaczymy, jak sobie nasz podajnik hydrauliczny radzi. Zapraszam na prezentację. Część praktycznej zacząć czas.
mieliśmy założone sito. Zobaczmy sobie, jak ta frakcja wygląda z założonym sitem. Do przykładu, już tam sobie gałązki weźmy. 5. Ale jest też bardzo drobne, tak? To się idealnie nadaje jako ściółka albo do kompostowania. Tu mamy, o proszę bardzo, jak to drzewo było bardziej sezonowane, to ta frakcja jest automatycznie dużo drobniejsza, tak? Nawet 1 cm. W zależności od tego, czy było drzewo świeże, czy było drzewo suche, sezonowane. 7. Ok, zdejmiemy sobie teraz sito, zobaczymy, na ile to poprawi wydajność, jak będzie inaczej wyglądać drzewka. Ściągnęliśmy sobie nasze sito. Moim zdaniem wydajność się poprawiła. Tam była taka jedna gałąź grubości około 9,5 cm. No to łyknęło ją na 4-5 razy. Z założonym sitem to było 7-8 razy. Zwiększyła się nam średnica gałęzi, jak widać. Więc tutaj te elementy, co przelatują, mają przeróżną frakcję. Począwszy od takiej bardzo drobnej, kończąc na takich niemalże kawałkach, nie? Ściągniemy sobie jeszcze tutaj na żlej, żeby zobaczyć, w jakim stanie są bijaki. Ok, osłona zdjęta, zobaczmy sobie, jak wyglądają nasze elementy. Tutaj widać te noże stałe, sztywne, praktycznie nienaruszone. Bijaki. Podobna sytuacja. Ostre jak od nowości. Także dobrych kilkaset godzin pracy, zanim trzeba będzie wymienić cały ten mechanizm, cały ten bęben. Ok, jak widać było, nie trudno się przekonać, że to jest maszyna z potężnym silnikiem, o ogromnej wydajności, wszechstronna, zrobiona z solidnych profili, bardzo grubych profili,
nic tutaj nie chodzi, nic tutaj nie dyga. Bardzo solidna maszyna z ogromną wydajnością, z bardzo długą żywotnością mechanizmu tnącego. Drzewo bambusowe, łykowate, żywiczne w swojej konstrukcji, zapiaskowane, zagwożdżone. Niesamowicie wytrzymałe bijaki, łącznie około 400 godzin wytrzymałości. Negri R240 BHP 21 ONM, 21-konna dwucylindrowa jednostka Hondy, 33 bijaki, 12 noży sztywnych, wydajność do 9 m3 na godzinę. Koszarka.pl, pozdrawiam.